Józef Mackiewicz. Droga donikąd. Marta, prawie zawsze samotna w domu, miała się już czas przyzwyczaić do częstszego obcowania ze zwierzętami niżeli z ludźmi. Przedwczoraj przyleciały szpaki. Najstarszy z nich nie pamiętał tak jeszcze spóźnionego kwietnia, jak w tym 1941 roku. O żadnym lataniu i zjadaniu pędraków za pługiem oracza nie mogło być mowy. Skakać pomiędzy wysterczającymi ze śniegu oślizłymi skibami i szukać, czego się na pewno nie znajdzie, to zwyczaj godny gawronów, dla których każda rzecz na ziemi i na niebie nazywa się jednako kra i kra. Zdumiewające ubóstwo ich języka tłumaczyć by można zasiedzeniem, parafiańszczyzną, która cechuje na przykład wrony i kawki. Ale gawrony są przecież ptakami też przelotnymi, które pod swoimi skrzydłami pozwalają przesuwać się ziemi z północy na południe i z południa na północ. Lasy, pola, rzeki, wieże kościelne, ubogie podwórka, twarze ku niebu obróconych drzew, wstęgi szos, kupy śmieci koło dworców kolejowych, pod słońcem migające szyny i znów lasy, znów łąki. Jednym słowem, kraje całe, różnorodne, okupowane i nieokupowane, łachy piaszczyste przy jeziorach, obce zachody i wschody słońca. Jakżeby to wyrazić po ich niemu, wielką przestrzeń i wielką wolność? Kra? Kra? Tej jednostajności wysłowienia szpak nigdy nie zdoła pojąć. O tak pięknym świcie wiosennym jak dziś wzlatuje na najwyższą gałązkę najwyższego świerku, pod którym stoi psia Buda, zadziera głowę i trzepocąc w takt skrzydełkami z podniecenia opowiada Marcie wszystko, co widział i o czym pamięta właśnie, że zasłyszał w ciągu ostatniej podróży. Opowiada szybko, bezładnie, ciągle bije skrzydełkami po bokach i często łże. Tak więc na południu śpiewał już słowik klask, klask, a oto kukułka, a oto gwizd parowozu, krzyk jastrzębia, długi i przeszywający nerwy, a później ni to wiosenne bębnienie dzięcioła, ni to zasłyszany terkot karabinu maszynowego, wołanie sójki, wołanie człowieka, człapanie kopyt po bruku i znów trele. Tak śpiewa kanarek w otwartym oknie dalekiego stąd domu, het na mieszczańskiej ulicy, gdy wiaterek ledwo raczy poruszać firanką. Przy okazji głos fortepianu, który rozchodzi się między żywopłotami dzielącymi ogródki, gdzie kwitną róże i na kijach tkwią różnokolorowe kule niewybrednego gustu ludzi rozmiłowanych w ciasnych nawykach własności prywatnej. Samka zasłuchana siedzi przed domkiem na ukośnej gałązce, jedna łapka wyżej, druga łapka niżej i tylko główkę przekrzywia. Marta zasłuchana kopie i przesiewa czarną ziemię pod projektowane inspekty, od czasu do czasu wyprostowując się i zakasanym rękawem ociera pot z czoła. W ten sposób mijają ranne godziny. Później ktoś szedł drogą. Marta podnosi głowę. Uświadamia sobie, że byłoby za wcześnie. Kroki minęły, zacichły. Szpak przestał opowiadać i poleciał sobie. Marta odrzuca łopatę, wraca do domu. Na progu spotyka ją kot szerokim ziewaniem.
wstaje leniwie, przeciąga się. Wróble na ten jego ruch wołają ostrzegawczo trrr, trrr. Kot patrzy na nie, jakby wzruszał ramionami z pobłażliwym lekceważeniem i ociera się o nogi Marty. Koń dostał w południe pół porcji owsa. Słońce stoi wysoko i zaczyna zwolna mijać. Tak omija domy ludzkie szczęście i nieszczęście.